Pogadane. Podcast oparty na rozmowach. Zaprasza Maciej Januchowski. Drodzy Państwo, Panie, Panowie, Drogie Osoby, Mariusz Kozak razem ze mną przy jednym stole. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Ciebie i witam Drogie Osoby. Zacząłem tak poważnie, bo się zastanawiam, czy mówienie o Tobie śmieszek, wesołek albo mm, pozytywna osoba to są odpowiednie określenia, czy może któreś trzeba wyrzucić? Jakby Za... ktoś powiedział, wesołkiem jesteś, to się obrazisz, czy nie? Nie, no nie obrażę się. Mam taki wizerunek takiego trochę wesołka, ponieważ głównie jestem znany z tego, że występuję w programie rozrywkowym. No. No. Ale tam też są poważni ludzie. Znaczy, ty też jesteś poważny. <noise> jako persona. Znaczy, w sumie ja, wiesz co, ja w tym programie to chyba jestem najpoważniejszy tam. Tam są same wariaty. I ja. A jak się dogadujesz z wariatami? Dobrze, dobrze. Ja w ogóle ostatnio sobie tak myślałem o moich bliskich znajomych takich. I tak się śmieję, że ja się koleguję z samymi wariatami. Ciągle tam się coś dzieje, jakieś kłótnie, awantury i tak dalej. Nie wiem, czy to może świat zmierza w tym kierunku, czy ja w takim towarzystwie się obracam. Dobrałeś sobie takie osoby, to masz. No jest ciekawie. Przynajmniej. <głosy> <głosy> Nie ma nudy. No właśnie, a propos różnych twoich działalności, bo na pewno do Google, Google Boxa jeszcze przejdziemy. Tak. Natomiast tak ci mówiłem, przed rozmową oglądałem twoją rozmowę z... z kim? No z, kim? z Andrzejem. Z Andrzejem Piasecznym. To jest najfajniejszy Andrzej, jakiego znam. Bo jest ten jeszcze drugi Andrzej, ten wiesz, na D. O, tak. Ale ja pamiętam, że też chciałem się umówić z Andrzejem i to do wywiadu w radiu. Tak. I wtedy akurat to był czas, kiedy on powiedział, że jest gejem się wyoutował. No to tam pewnie telefon do niego dzwonił i dzwonił. Przecież tam każdy chciał I... z nim wtedy porozmawiać. Tak. I wytwórnia mi wtedy powiedziała, że to nie jest teraz już czas na rozmowy. <głos> 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 że jest bardzo zajęty i kończy wywiady i już nie będzie udzielał i jest zmęczony. No tak, on wtedy. Dopiero po... się płyta rozpoczęła, a jest i zmęczony. No właśnie, może wtedy akurat rozmawiał ze mną i nie miał czasu, żeby przyjść do ciebie. Zajęłeś moje miejsce. <głos> <Ach>. <głos> Ale jak ty go mm, umówiłeś? Oficjalną drogą czy bardziej prywatną? Ja, Andrzeja, poznałem kilka miesięcy wcześniej. Teraz już mogę powiedzieć, że Andrzej jest moim kolegą. Wtedy był moim znajomym. No i oczywiście, gdy go poznałem, no to pierwsza myśl, nie no, muszę go zaprosić, no do mojej akcji, to ręce jest kozak. Ale mówię, nie kozak, uspokój się, nie można tak, spokojnie, nieagresywnie, musisz trochę poczekać. No i po jakichś trzech, no nie wiem ile, przypuśćmy, że trzech miesiącach yy, znajomości, zaprosiłem go drogą oficjalną, gdyż napisałem do jego menadżerki, z tym, że z tą menadżerką też się zakolegowałem. <laughs> Więc no można powiedzieć, że yy, no dobra, to było po znajomości. <laughs> I było od razu akceptacja rozmowy? Tak. No proszę. To chyba jesteś jeszcze szczęściarzem. Tam powinienem sobie dopisać do tych cech, które wymieniłem. Właśnie ty mówisz: rozmowa, a ja tak jak Ci wcześniej tutaj <noise> powiedziałem, przed wejściem na antenę, to był monolog. I potem e, w ogóle ta rozmowa do dziś jest hitem na Facebooku. Tam jest jakiś milion wyświetleń e, i do dziś tam są komentarze, udostępnienia i tak dalej. I część z takich komentarzy jest, że jaki to dziennikarz, to nie dziennikarz, to trąba, ale ludzie w sumie mają rację, bo ja dziennikarzem nie jest. Jestem. I cieszę się, że dałem przestrzeń Andrzejowi, że mu nie przerywałem, że mógł się po prostu wygadać, a powiedział tam dużo, oj dużo, i jestem do dziś taki dumny, że właśnie to mi powiedział w sumie te najważniejsze rzeczy. Takim spowiednikiem trochę byłem, Andrzeja. Ja pamiętam, że z Andrzejem jednak miałem możliwość porozmawiania, ale z niej nie skorzystałem. Mhm. To było dziesięć lat temu mm -hmm. i mieliśmy rozmawiać w takiej przyczepie kempingowej. W przyczepie z Andrzejem, no. Ale, że tak powiem, nie zdążyłem przyjechać z Warszawy do tej miejscowości, w mm -hmm. której on występował, więc już powiedziałem dobra, nie będę. W połowie koncertu mówił Andrzej, ale mieliśmy rozmawiać. Ja ostatnio przed świętami byłem na imprezie Yy, właśnie to była impreza u naszego wspólnego przyjaciela ubierania choinki. Był tam Andrzej, Majka Jerzowska, Ramona Rej, Anna Jurk-Sztowicz, więc możesz sobie tylko wyobrazić, i, i wy drogie osoby jak tam było fajnie. W sensie, jak oni wszyscy zaczęli śpiewać, to było super przeżycie i jaram się tym. Nie to się stało, że z Majką Jerzowską tak bardzo się spiknęliście? To było tak, że y, zacząłem działać w internecie, zacząłem taką akcję Tolerancja jest Kozak i pierwszą gościnią była Majka. znaczy pierwszą była Magda Gessler, ale chyba Majkę pierwszą wyemitowałem. No i wtedy się y, zapoznaliśmy, no ale później minął rok. I ja po roku dzwonię do Majki, że znowu chcę tam z nią coś nagrać i wtedy już się zakolegowaliśmy i to właśnie dzięki Majce potem poznałem Andrzeja. Co cenisz w majce? W majce cenię y, otwartość i poczucie humoru. No, i Majka była taką osobą, e, jak ja miałem 7, 8 czy 10 lat. Jeździłem e, w podstawówce do sali kongresowej jakieś 2 trzy razy w roku na takie koncerty z okazji Mikołaja jak to Dnia Dziecka, i tam zawsze była Majka Jarzowska. I to Majka przecież e, uczyła mnie ze sceny i inne, innych e, tolerancji, akceptacji, różnorodności, bo przecież wszystkie dzieci nasze są e, i tak, to jest legenda. I też się jaram z tym, że po pierwsze, to jest artystka, do której mam sentyment i którą zawsze lubiłem. A po drugie, że jak ją poznałem, to się zakoregowaliśmy. Więc oprócz tego, że jest to super artystka, to też jest wspaniałą osobą. Mhm. Ja tak patrzę czasami na to, jaką ona ma energię, i chciałbym mieć taką energię na. Na tym etapie życia swojego. <grymne> jest impreza czwarta rano, ja już ledwo żywy, usypiamy, a Majka. No super. Ale dobrze, więcej o imprezach nie będziemy tutaj rozmawiać, bo to nieemisyjne jest. Tu możemy wszystko. Możemy nie, 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 rozmawiać. Nie, nie. Proszę, to mnie nie podpuszcza. Możemy przeklinać, Tak. Możemy przyklinać. O kurwa. Tak. Najwyżej oznacza, że nie przeznaczone dla dzieci. Aha. i Tylko dorośli będą nas słuchać. Ale wspomniałeś o swojej akcji Tolerancja jest kozak? Tak. Spełniła swoją rolę? Takie zakładałeś cele, czy przerosła Twoje oczekiwania? Ej, to jest trudne pytanie, gdyż ja już nie pracuję w korporacji i ja nie Nie mierzę. zrobiłeś, nie, nie, nie zrobiłeś zrobiłem, Excela, nie, nie zrobiłem Excela i nie przeprowadziłem żadnej e, ankiety satysfakcji widza, klienta czy followersa. No ja, e, ja tak sobie założyłem, że Chociaż miałoby to pomóc jednej osobie, i chociaż jedną osobę zainspirować do tego, by zainteresowała się tematem bądź stała się bardziej tolerancyjna, to było warto. Hmm. Patrzyłem też na komentarze, które mogły się pojawiać pod tymi filmikami, i to raczej nie było hejtu, raczej wszyscy mówili, że fajnie. Ostatnio rozmawiałem z taką dziennikarką z jednego portalu, który o mnie często pisze, i ona mówi do mnie tak: Ty, kozak! Co my coś udostępnimy o tobie na Facebooku. Ja tak patrzę, patrzę, patrzę. Tam w ogóle nie ma hejtów. Coś z tobą dzieje. Ja nie wiem. Wrzucimy kogoś innego, to tam y, ludzie tł tłuką się w tych komentarzach. Wrzucimy jakąś inną osobę homoseksualną, jest jeszcze gorzej. A tutaj, o, niespodzianka. Ja nie wiem, co to się dzieje. No, ja myślę, że wasz udział razem z Jackiem w Google Box jednak dało sporo żebyście nie otrzymywali takich rzeczy, bo byście tam sobą, na ile tak. można być w programie telewizyjnym. W ogóle wczoraj byłem na premierze filmu i w ogóle byłem tam dumny, jakbym jak reżyserem był, bo później na afterparty z pięć osób wczoraj do mnie podeszło i mówi, że wow, jakie ty robisz super rzeczy, wow, obserwuję cię na Instagramie, więc sobie myślę o ludzie. Nie wiem, ile masz na Instagramie obserwujących, ale na pewno na TikToku 330 tysięcy. No to mi jakoś rośnie od paru dni. Teraz mi jakoś z 5 tysięcy, bo wziąłem się za tego TikToka od trzech dni, więc. Zobaczymy. No to. to więcej na TikToku masz niż na Insta. Na Insta tak. 159 tysięcy. No właśnie 159, to jest i dużo i niedużo. Mhm. Bo na przykład inni uczestnicy programu Google Box mają o wiele więcej, na przykład 250 tysięcy, 300 tysięcy, czy nawet Sylwia ma 800 tysięcy, a ja mam te 159. Ale w sumie tak sobie ostatnio myślałem o tym, że no po pierwsze to jest dużo w sumie, a po drugie, że udało mi się zgromadzić tam tych fajnych ludzi, tych takich, co są ze mną i myślą tak samo, bądź podobnie jak ja. A widzę, że na Instagramie ostatnio w rolki poszedłeś. No tak, bo takie są trendy. A takie czy w trendy. trendach też się tam orientujesz? No, no musowo, no w tym zawodzie. <laughs> Właśnie a propos Instagrama, to też zobaczyłem, że pytałeś swojej mamy przyjaciółki o różne rzeczy. Tak. Siedmiu mi poszło. Okej, okay. ale czy one chętnie wystąpiły w twoich filmikach? Wstydziły się bardzo. W ogóle bardzo młode przyjaciółki mamy. No właśnie, 50 latki, jak się tle. Naprawdę wyglądają Panie. bardzo dobrze. No pozdrawiamy przyjaciółki mojej mamy. Tam, bo to były urodziny mojej mamy, takie spotkanie urodzinowe i tam było z 10 tych koleżanek, ale wystąpiły tylko Cztery chyba. Mm -hmm. Ale jak zobaczą właśnie, jak to ludzie chwalą i jakie popularne są te filmiki, to myślę, że w następnych urodzinach już wszystkie będą chciały wystąpić. Słyszałem też, że byliście rozczarowani tymi robiącymi furorę peniskami. Tak. Niedobry, zleżały taki ciasto, chciałbym powiedzieć, penis. Tak, ja w ogóle przechodziłem tam mnóstwo razy, i, i to było bardzo popularne, jak to otworzyli tą cukiernię na, na Facebooku, na Instagramie czy na TikToku. I wreszcie tam poszliśmy, no i niestety, jeden z niewielu penisów, który mi nie smakował. I tego się obawiam, bo my w Poznaniu też taką mamy od kilku mm. miesięcy albo kilkunastu. I też tam często przejeżdżałem i jeszcze nie miałem czasu, żeby wejść. I zobaczyłem, jak to wygląda w waszym wykonaniu, kiedy operujecie tymi. Tak. Goframi. Do tak, tego gofra do buzi nie bierz. Nie opłaca się. A co się opłaca robić? W życiu influencera albo aktywisty? O nie, aktywista to, to nie jesteś jest aktywistą. Absolutnie. Nie. Nie jesteś aktywistą? Nie. Ja jestem po prostu zwykłym chłopakiem z piaseczna podążającym za marzeniami. Myślałem, że jednak nazwiesz siebie aktywistą. O nie, absolutnie nie, bo ja mam szacunek do wielu aktywistów i to są ludzie, którzy często swoje życie poświęcają, by walczyć i edukować w słusznej sprawie, a ja przede wszystkim jestem uczestnikiem programu telewizyjnego. Właśnie jak ktoś mówi o mnie celebryta, to mnie trochę denerwuje. Ja mówię, że jestem uczestnikiem programu, tak? W związku z tym działam na Instagramie tych TikToku czy Facebooku, no i tam w pewnym momencie stwierdziłem, że nie będę tylko pokazywał, co jem na śniadanie, kolacje, nie będę pokazywał tylko relacji z imprez, jak jestem narąbany, że trzeba coś zrobić. I ja to staram się cały czas robić w taki w sumie śmieszny sposób. I moim celem jest może niekoniecznie edukacja tych ludzi, znaczy ludzi, ale właśnie. Tak, jak prowadziłem też taką akcję, czy to prawda, że? Takie cyk, TikToków i Rolek. I tam na przykład pytałem się kogoś, czy to prawda, że w Polsce jest 2 miliony osób LGBT. No i tam w tych komentarzach ludzie się bili, że o, za mało, za dużo, za mało, za dużo, co wy gadacie. No i właśnie takie krótkie formy robiłem po to, żeby ludzi zainteresować, żeby ktoś może wziął wyszukiwarkę i zaczął na ten temat tam sobie coś czytać. Hmm. Czyli jesteś impulsem. Tak. O! Nikt tak jeszcze mnie nie nazwał. Dobre określenie. Tak. Jestem impulsem. A w programie muszą was bardzo temperować? Kiedyś tak. A teraz już trochę się. Trochę się już zrobiliśmy grzeczniejsi. Tacy. No może nie skapcadziali. <laughs> ale oj, tak, tak, tak. Kiedyś to było więcej różnych dziwnych tekstów. Przekleństw, tudzież alkoholu na nagraniach, ale teraz już nie. Jest. E... Chociaż e... ostatnio rozmawiałem z doktorką Stacji, która mówi: No, Mariusz, ten ostatni sezon był wasz. Tam znowu, znowu wyszliście na prowadzenie. Proszę. A kiedy wchodziliście do programu, to zakładaliście, że to tak długo potrwa? Nie, absolutnie. E... W ogóle tam to tak szybko się wszystko podziało, że ja w ogóle nie zdążyłem przemyśleć, co to będzie, gdy wystąpimy w tym programie. No i dobrze, tak się stało. I absolutnie nie nastawiałem się na nic. Całe szczęście. Znaczy w sumie nie rozczarowałbym się właśnie. No i to miała być przegoda, a w sumie taki trochę zawód nawet się zrobił. No bo ludzie biorą udział w różnych programach, które trwają 3 miesiące, dwa miesiące, a ja już tam jestem przecież 8 lat. To jest najdłuższe reality show w Polsce. Oh. No ciekawe ile jeszcze potrwa. Ja w ogóle się zastanawiałem, że gdyby połączyć waszą wasz format z Big Brother'em, żebyście wszyscy razem oglądali telewizję. Oho. No ja kiedyś tak właśnie myślałem, jak było na przykład takie specjalne wydanie Big Brother'a, taka edycja, gdzie by byli wszyscy uczestnicy Google Boxa, ale nie, to jest taki Przekrój osobowości, że mogłoby to się skończyć dużą oglądalnością. Zastanawiałem się też nad tymi relacjami pomiędzy Wami, no bo w programie są różne osoby. Mhm. Jedne mogą się też wydawać trochę mniej tolerancyjne, albo z różnymi wypowiedziami, tak. takimi, które mogłyby na przykład Tobie się nie spodobać. Mhm. No i kiedy się spotkaliście, to co? zbiliście piątki, czy się nie spotkaliście na przykład, oni byli rakbystami chłopacy? No z nimi się spotkałem. Nieraz. I... I to jest jedyna grupa, którą średnio lubię w tym programie. <głosy> 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 tak, a na przykład są też Kielce. Jest Big Boys, w którym jestem w stałym kontakcie i się lubimy, ale też jest tam Morus i Nagana. Czyli tacy właśnie, nieraz jak coś udostępniałem na Instagramie a propos e, Miesiąca Doom przez parady, no to, to to były osoby, które czasem tam mi pocisnęły. Ale ostatnio byliśmy tydzień na nagraniach programu 99 Gra Wszystko. To były nagrania w parach i oni byli ze swoimi dziewczynami, więc trochę tacy utemperowani byli. To, wiesz to ja lubię takich ludzi, szanuję może ludzi takich spójnych w swoich poglądach, a nie takich chorągiewek. I oni rzeczywiście, szczególnie z Naganem, jak się usiądzie, nie zgadzam się z nim w wielu kwestiach, natomiast on jest bardzo, no broni tych swoich poglądów i jest bardzo wyedukowany, ma tam różne teorie i tak dalej, więc to mi się podoba, a nie tylko po prostu, gdy ktoś powie, że a wy tam obnosicie mm -hmm. się. Czy no. nie rzuca jakimiś słowami, zdaniami usłyszanymi od kolegów, nie, tylko potrafi mówię, uzasadnić tak, swoje stanowisko. Jak mówię, argument tego uzasadnia i, i spoko, i siedzieliśmy sobie razem i nawet... Z pół litra czy 0,7 poszło. I się bez awantury. O, ale to w ogóle zajebicie rozmawia się rozmawia z taką osobą, która no, potrafi uzasadnić swoje stanowisko, a nie powie, no bo... Tak. Bo tak wszyscy mówią. <głosy> <głosy> Te programy, które są y, wam pokazywane, czy wy sami je wybieracie? No ogólnie decyduje o tym produkcja, natomiast jak najbardziej mamy na to wpływ. Ja nieraz, gdy coś mnie zainteresuje, na przykład ostatnio, Yy, powiedziałem, że będzie jakiś tam wątek na wspólnej powiedziałem, my musimy to oglądać. I obejrzeliśmy, no i to okazało się, że bardzo dobrze wyszło w odcinku. Więc to jest tak, że współpracujemy ze sobą. Przez 8 lat nie miałeś nigdy dosyć swojego partnera? O matko, no ja, ja mam go dosyć przez 8 lat. Ale tak, żeby powiedzieć, no, bo Sylwia z Ewą się rozstały, jeżeli chodzi o parę. Tak. E, czy wy też mieliście takie, takie momenty? Chociaż wy chyba byliście od samego początku ja coś tacy zahartowani w tych przepychankach pomiędzy sobą. No, zahartowani. <laughs> no byliśmy, natomiast jak najbardziej były momenty kryzysowe, oj były. By, bywało tak, że nie rozmawialiśmy ze sobą i rozmawialiśmy tylko przed telewizorem. Ale też nie jest tak, że coś udawaliśmy, kiedyś właśnie jeden z uczestników programu z innej grupy powiedział, że ten kozak i to zrobią wszystko, oni się rozstali, ale mają takie parcie na szkło, że siedzą razem, mimo że się nienawidzą, a ja w życiu tak nie pomyślałem, tak jakby już, się oczywiście kłóciliśmy, jak byliśmy razem, jak się rozstaliśmy, ale w życiu bym nie siedział z kimś, kogo nienawidzę, przed tym telewizorem, bo ja uwielbiam występować w telewizji, ale nic za wszelką cenę. Z drugiej strony też, no to było takie dziwne myślenie, że skoro ktoś się dostaje, to się od razu nienawidzi. Tak, i bardzo też fajnie otrzymuję feedback od ludzi, czy na Instagramie, czy, czy tak w realu, że jesteśmy właśnie takim przykładem, że nie trzeba się nienawidzić. Nienawidzić, nie Nienawidzić. Nie lubić. <noise> Ale też mi się wydaje, że dosyć późno powiedzieliście o tym, że nie jesteście razem. To było w którymś sezonie chyba, Czy znaczy po którymś? Ale też nie w samym to programie. Ja ostatnio gdzieś to sprawdzałem na jakimś plotku czy pudelku, Cztery lata temu to było. Hmm. Tak, bo my się rozstaliśmy wcześniej, a ogłosiliśmy to później. Czyli jednak to parcie na szkło było mocne. Żeby przytrzymać temat, tak, jak, tak, jak zejdzie tak. słupki na dół, to wtedy mówimy. Nie, w ogóle my, być może nikt tego tak nie analizował, ale my nie mówiliśmy do siebie w programie, jak, nie kochamy, tak, tak, nie, no. nie, nie mizialiśmy się i tak dalej. Więc my nie udawaliśmy, a ty nie udawaliśmy. No ja nie czuję się, żebyśmy widza oszukiwali. I też był ten luz ze strony produkcji też chcę to podkreślić, że absolutnie nikt nam nie kazał udawać parę. Ja myślałem po prostu, że się trochę pilnujecie, żeby wiesz, nie było tam, że padało się całuje w telewizji, o co chwilę coś tam. No, ale w sumie wiesz co, a ja lubiłem ten okres, kiedy się rozstaliśmy, a jeszcze tego nie ogłosiliśmy, bo nikt mnie nie podrywał. Ja byłem w takim, na takim etapie, że w ogóle brzydzę się związkami, ja nie chcę randkować, w ogóle I, i, to, i, I to było spoko. I jak długo to trwało? Nie wiem teraz. Nie jakoś długo. Bo my się tak rozstawaliśmy i wracaliśmy do siebie, Aha, więc okay. też nie, nie można ustalić jakiegoś konkretnego. Wiesz, Czyli nie, nie wiadomo, kiedy rocznica rozstania. Nie wiem, kiedy rocznica poznania rozstania. Absolutnie. Kto by do tego doszedł. Myślisz, że ta sytuacja osób ten z roku na rok się poprawi? Hmm. No jak ja patrzę na społeczeństwo i na ludzi, z którymi rozmawiam czy piszę, no to ja jestem tego zdania, że ta szklanka jest do połowy pełna i ludzie są bardziej otwarci na różnorodność. Natomiast jak dobrze wiemy, ryba psuje się od głowy. No i mamy teraz w naszym kraju już od w paru lat coś takiego, że jest głupota jest akceptowana mhm. i wspierana. I to jest najgorsze, że jak czytam w internecie właśnie poglądy niektórych ludzi albo komentarze, niekoniecznie pod moimi zdjęciami, no to sobie myślę, ojej, co ci ludzie mają w głowach i co jest im przekazywane. Ble. Albo czego nie mają, czyli edukacji. No właśnie, edukacji. A związki partnerskie czy równość małżeńska? Nie wiem, czy chciałbyś wziąć ślub, czy zawrzeć związek, albo w ogóle go nie zawierać. No właśnie ja o tym myślę, że często dostaję takie pytanie, że może lećcie za granicę i, i, i weźcie ślub. Ja mówię, nie, jak już chciałbym y, brać ślub, no to w Polsce i na takich samych zasadach, jak osoby heteroseksualne. Czyli jeszcze poczekasz sporo. No to sobie poczekam, no. Może się nie doczekam, no. ale nie, nie, nie chcę lecieć gdzieś tam, no bo co, będę w innym kraju, yy, będzie wszystko okej, okay, a tutaj i tak to nie będzie akceptowane. No chyba, że będę chciał sobie zrobić imprezę i tak dalej, będzie mi na to stać, albo stać jakiegoś sponsora, no to wtedy tak. Albo dwie, jedną za granicą, a drugą w Polsce. O, każda okazja jest dobra, żeby sobie pocelebrować miłość i pomalować. Jedna okazja i dwie imprezy, proszę. Wszystko no. można załatwić za jednym razem. Zastanawiam się nad tym, czy są takie rzeczy, których tobie nie wypada. Czy się nad tym zastanawiasz? Nie zastanawiam się nad tym. Rzadko słyszę, że nie rób tego, bo to nie wypada. Hmm. W tej takiej przestrzeni publicznej. A w prywatnej? Ach, nie będziemy rozmawiać o prywatnym. Ale pytam też o to, bo bardzo często, kiedy rozmawiam ze swoimi znajomymi, mhm. tymi wychowanymi w latach 80., 90., mhm. to oni właśnie mieli gdzieś zakorzenione to od matki, która zawsze mówiła: nie, mów, nie rób tego, bo to nie wypada. Nie rób tego, bo to nie wypada. A kiedy spotykam się z młodszymi, którzy teraz mają tam, nie wiem, 20 lat, to oni mówią, że nie, że do nich nikt tak nie mówił nigdy. Moja mama tak do mnie nie mówiła. Nie? Nie. To masz wyjątkowo mam. Tak. Pozdrawiam, Mariolę. Czy jest taki film, na którym płakałeś? Tytanik w 98 i Królew. Ja też. Nie jestem słaby w filmach. Ja mam tak, że ja oglądam jakieś filmy i mówię, że to jest mój ulubiony film, i w ogóle uwielbiam go. E, po czym za dwa miesiące ktoś się mnie pyta, jaki jest Twój ulubiony film? ja cholerę zapominam. E? Masakra. A Tytanik teraz wchodzi do kina od 10 lutego. No boję się właśnie, żeby go nie spieprzyli. No ale tam nic nie zmienili tylko zremasterowali obraz, żeby się nadawał do kina. No to pójdę, pójdę. No, nie będzie innego zakończenia, Jake'u, to nie. Ale ja słyszałem, że wiesz co, będzie, będzie jedna scena zmieniona, Oj. że jak ona leżała na tych e, drzwiach mhm. i on tam tonął, to układ gwiazd był wtedy inny nad nią i zmienią, ten, zmienią te gwiazdy, bo jakiś tam naukowiec czy tam e, ktoś się dopatrzył, więc gwiazdy będą zmienione. Aha, widzisz, a cię zagrałem. To prawda, ale z drugiej strony też sobie myślę, że trzeba mieć łeb, tak, jak taki James Cameron, który wypuszcza po 25 latach praktycznie ten sam film i jeszcze raz na nim zarobi. No właśnie, kasa mu się kończy. A jeszcze już mówiąc o tym, ile awatar zarobił? Bo on jest grany już od miesiąca i jeszcze jest grany. O nie. No właśnie, Innym pro, to się awatara, to byłeś w kinie, czy nie? Nie lubię. To jest jedyny film dla mnie z fantazy, który lubię. A ja właśnie jeden z fantazy polubiłem, ale kurde, zapomniałem, <laughs> który. <laughs> tam na w premierze czy coś? Cholera, no widzisz. Wy tam nie oglądacie żadnych filmów, nie? W się Tak? Od ostatnio oglądaliśmy Elvisa, oglądaliśmy. Jak się ten film nazywał? Co Lady Gaga z Bradley'em, Narodziny Gwiazdy, Narodziny Gwiazdy. to na przykład oglądaliśmy ostatnio. Yy, Titanic też oczywiście oglądaliśmy jakieś parę lat temu, jak był na Polsacie. I Listy do M na przykład oglądaliśmy, więc yy, ja w ogóle nie lubię filmów w Google bo się oglądać, no bo to długo trwa. Ja tak. wolę jakieś takie yy, kuchenne rewolucje, <noise> bo tam zawsze jest praktycznie to samo, a jest o czym gadać. A właśnie jak wyglądają te nagrania? Bo ja przyznam się, że nie robiłem aż takiego researchu, żeby sprawdzać, no. czy już mówiłeś o tym, ale mm, zastanawiam się, czy to jest jeden dzień zdjęciowy, który poświęcacie? Ja nie mogę ci powiedzieć. Umowa <śmiech> <śmiech> z telewizją. <laughs> Obwarowana karami. A jak? No, yes. kara, kary są. A to możesz chociaż na przykład powiedzieć, ile osób poza wami jest wtedy w pomieszczeniu? Nie. No to się wytnie. A co możesz powiedzieć, żeby zachęcić do oglądania? No, ja najczęstsze pytanie, które otrzymuję, to czy program jest reżyserowany, i to czy naprawdę jesteśmy w swoich domach. Aha. I. Tak, na tym polega ten format i myślę, że dlatego też zdobył taką popularność, że rzeczywiście tak się dzieje. Wczoraj na TikToku widziałem dyskusję pod moim TikTokiem: że nie, nie, oni już, oni widać, że mają scenariusz, oni już nie są tacy sami. No, nie jesteśmy tacy sami, no bo już się wyrobiliśmy w tym wszystkim, już się trochę też zblazowaliśmy i tak dalej, ale cały czas to są nasze komentarze. A nagrywamy teraz w mieszkaniu u mojego byłego partnera. Nie w moim. całe szczęście. Nie muszę sprzątać. Ale z drugiej strony, tak sobie myślę, że. Mm, no trudno byłoby, żeby pisali wam. Kwestie, które musicie wypowiedzieć do każdego z odcinków, który tu już jest 8 lat. No właśnie, bo my i my też jest, nie jesteśmy aktorami. Ja tam czasem mówię sobie coś zagrać, no ale inni uczestnicy nie. <śled> ja, jak nie wiem, co mówić, albo mi się nie chce, to gram minami. Mam kilka swoich takich min, i, i później, jak oglądam program, to, to, to są te moje miny. No, tylko czasem, jak więcej botoksu mam wczoraj, no to nie mogę czoła na marszczyć, ale teraz już mogę. Czym jest dla ciebie tolerancja? No, czym jest dla mnie tolerancja? A w ogóle teraz, jakie są awantury, czy akceptacja, czy tolerancja? Mm -hmm. No, to. Tolerancja to jest to, że po prostu idę sobie po ulicy, jestem taki, jaki jestem, i nikt nie ma do mnie problemu i nikt mnie nie zaczepia, i nikt krzywo się na mnie nie patrzy. Po prostu. No, to bardzo szeroko. Bardzo szeroko. Tak. Tak trochę. W sensie nikt na mnie nie patrzy, nikt na mnie nie tęczy. No żywo nie patrzy no. tak, tak, Jak tylko... się na mnie? Tak, tak. na mnie patrzy, ale spodziwa. No. Okej. Okay. Bo już myślałem, że po prostu, żeby tych ludzi nie było. A nie, nie, nikomu... nie, nie. I to jest tolerancja, jestem sam na ulicy. <laughs> Chociaż czasem mam takie, dni, że chcę być sam na ulicy, ale rzadko. To ja lubiłem ten moment, kiedy nastała pandemia, wszyscy się schowali do domów, a ja przez jeszcze miesiąc jeździłem do pracy i wychodziłem. Miałem miejsca siedzące, nikomu nie musiałem ustępować. Ja też właśnie my nagrywaliśmy wtedy program podczas pandemii, yy, nie przymierałem głodem, gdyż nawet wtedy były dwa odcinki w tygodniu i właśnie jeździłem do Jacka yy, tą taksówką, taką z zabudowanym. Tym, no, tym drugim rzędem, ale powiem ci właśnie, że po pandemii ja jeszcze do dziś nie przyzwyczaiłem się. No bo ja teraz już nie pracuję na etat, więc nie jeżdżę metrem o 8 rano, później nie wracam o 17. Ale jak czasem wejdę do tego metra o tej 16 czy 17. To ja się właśnie odzwyczajam od tego tłumu i od tych ludzi. I od tych ludzi, którzy stoją przy drzwiach i cholera nie wejdą tam dalej. Ja chyba muszę zrobić taką swoją akcję, nagrać jakieś rolki tiktoki, że ludzie, jak macie te schody ruchome, to po lewej stronie się idzie, a nie stoi i jak wchodzicie do autobusu czy do metra, to proszę tam wchodzić w głąb, a nie stać przy tych drzwiach. A ja też nie mogę się awanturować z tymi ludźmi, bo kiedyś tam zwróciłem uwagę, no to razu O, 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 gwiazda, niech se limuzyną jeździ. O Jezu, masakra. Ja raz zwróciłem tylko jednej pani uwagę kiedyś w pociągu i, i stwierdziłem, że jestem najgorszym pasażerem jadącym w tym pociągu, bo nikt nie stanął w mojej obronie, jak ona na mnie naskoczyła. Wszyscy po prostu znad książki czy czegoś spojrzeli, aha, dobra, ty pięć, jedziesz dalej. A propos jeszcze tej tolerancji, wracając, to myślisz, że to jest coś, czym się rodzimy, a później o tym zapominamy? A matka, kiedy trudne pytania zadajesz na jakiś czas? Dziękuję, Te... staram się urozmaicić naszą rozmowę. No ja myślę, przerywanym że... śmiechem. <laughs> no widzisz, zacząłeś poważnie, i, i co? I zepsułem. Co? Rodzimy się z tolerancją, a później o nich zapominamy? Myślę, że może tak być, ale czasem też jest odwrotnie. Tak? No tak, że ludzie poznają świat i stają się bardziej otwarci, tolerancyjni, a nawet i akceptujący. A to jest ciekawe, co mówisz. Bo myślałem właśnie, że patrząc chociażby na dzieci, że one wiesz, nie, nie rozpoznają, może rozpoznają, ale nie, nie zwracają na to uwagi, czy ktoś jest takiego a innego koloru skóry, czy nie wiem, ma śmieszną fryzurę. Właśnie mój partner ostatnio był w aptece. I był w kurtce takiej yy, srebrnej. No i jakiś koleś na niego naskoczył. Był ten koleś z, dzieck z dzieckiem, albo ktoś był z dzieckiem w kolejce. Nieważne Jak ty się obrałeś? Dzieci na ciebie patrzą. No i właśnie później on wrócił i tak sobie przegadaliśmy ten temat, i sobie o tym myśleliśmy. No przecież jak się dziecko na niego patrzy i jest kolorowo ubrany, to to dziecko mówi, wow, fajnie, super, tak, ojej, jaki fajny, kolorowy pan. Przecież on dziecko sobie w życiu nie pomyśli, że o, pedał i w ogóle jak tak można. Tak, no to ty masz rację, właśnie to teraz już ustaliliśmy, że tak, człowiek jest na początku tolerancyjny, a później może się zepsuć. Bo wydaje mi się, że to jest tak z... Mm przedszkolakami, które przychodzisz i się pytasz czy potrafią śpiewać i one wtedy wszystkie podnoszą rękę do góry tak, umiemy. A później im stajesz się dorosły, to mówisz no dobra, już wiem jak sły słyszę siebie jak brzmi, i że może tam nie trafiam w te dźwięki, to może jednak nie umiem śpiewać. Ja mam dwie koleżanki lesbijki i mają dwójkę dzieci i jedno dziecko chodzi do yy, przedszkola. No i właśnie Ktoś roz... mi opowiadał, że jak dziecko rozmawiało z innymi, no to mówił, że ja mam dwie mamy i, i tyle. I dopiero później, jak rodzice wkroczyli do tematu, to, 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 to się to zaczęło trochę inaczej. Hmm. W sobie myślę czasami i właściwie jak rozmawiam z różnymi osobami związanymi ze społecznością LGBT, że y, kiedy mówimy o tęczowych rodzinach, to dwie mamy i dzieci. Bardzo często się w tym pojawiają, natomiast brak tych ojców. Mhm. Ja nie, nie przypominam sobie teraz przynajmniej żadnej pary homoseksualnej, męskiej, która by wychowywała dzieci. Ja też nie. A w ogóle podobno znaczy są, jest to obliczone, że w, w Polsce w tęczowych rodzinach wychowuje się około 50 tysięcy dzieci. I ja właśnie znam te koleżanki, mam jeszcze jakieś swoje fanki tęczowe rodziny. No i tam przeglądając ich Instagramy, patrząc na jakieś grupy, gdzie gdzie one tam są aktywne, nie znalazłem właśnie żadnych dwóch tatusiów. To jest przykre, i myślę, że to też koreluje z, ze słowami, które często się pojawiają. Tymi na różnych plakatach dziwnych, że mm. porównywanie osób homoseksualnych do pedofilii. No Myślę, już... że ktoś, nawet jeżeli jest taka rodzina tęczoła w Polsce, która no. w ten sposób funkcjonuje, to jednak boi się jakoś szerzej o tym mówić, żeby przypadkiem nie stała się im krzywda. No przykry to jest temat. No. No. Ach. Nie chcesz rozmawiać na przykry tematy? No może być na przykry. <laughs> to w takim razie, czy w trakcie m, tych spotkań telewizyjnych Patrząc na komentarze, jakie się pojawiały na przestrzeni tych ośmiu lat, ktoś ci zrobił przykrość takim komentarzem? Wiesz co? Ostatnio byłem na. Um, miałem wywiad. Taka dziennikarka się zapytała mnie, jakie komentarze najbardziej Ciebie dotykają, czy krzywdzą? No i, i ja nie byłem przygotowany na to pytanie i nie przemyślałem tego. No i powiedziałem, że zacytowałem, jak ktoś tam mnie wyzywa i tak dalej. Ale później wracałem sobie do domu i mówię: cholera, nie. Bo jak jakiś ktoś tam się wyżyga i powie, ty pedale taki, 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 taki no to ja mam w sumie gdzieś ten komentarz. Ale najbardziej mi, mnie teraz e, dotykają takie komentarze. Lubię cię, jestem tolerancyjny, tolerancyjna, ale... ale. No i to jest w sumie takie najgorsze. Na przykład, e, ostatnio byłem Dzień dobry TVN z moim partnerem. No i tak jak e, już wspominaliśmy, że. Zwykle ja nie mam tych hejtów i, i tych komentarzy, tak? Ten, ten post ze mną, w tym Dzień Dobry, TFN na Facebooku, poszedł w jakieś tam dzi dziwne grupy na tym Facebooku, no i tam mnóstwo było takich komentarzy, że po jaką cholerę wy w ogóle się obnosicie z tym? I właśnie to mnie dotyka, znaczy to jest, myślę, że temat do, do przepracowania i do edukowania tych ludzi, że cholera my. Się nie obnosimy, bo my po prostu tacy jesteśmy. Jak ja mam ochotę sobie zrzucić zdjęcie na Instagram z moim chłopakiem, no to ja wrzucam, bo jesteśmy parą, bo się kochamy, bo pokazujemy swoje życie. Ja nigdy w życiu nie pomyślałem, że ja się obnoszę ze swoją orientacją, bo, bo tak cholera jest. jedna pani już, zacząłem z nią dyskutować, oczywiście później żałowałem, bo bo po co wychodzicie po telewizjach, znaczy chodzicie, pchacie się. No kurde, ja się nigdy nie pcham. Telefon zadzwonił, zapraszały was, tak jak ty mnie zaprosiłeś. Ja się w życiu nie wepchałem nigdy na żaden wywiad. No i pisze ta pani, że, bo pary hetero to się nie obnożą w telewizji. Więc <ścoughs> wysłałem mi trzy okładki v z Rodzenek i Majdanem na okładce, jakiś ze związkiem Edzi Górniak starym, i jeszcze jakąś inną okładkę, i, i mówię jej, babo. Nie obnoszą się? No mm. Ona jeszcze coś tam się zaczęła pultać. No to już w ogóle usunąłem, zablokowałem. Mówię, no. No przecież od kiedy istnieją wszystkie wiwy i inne magazyny drukowane, kolorowe, które są skierowane właśnie głównie do kobiet, no to tam przecież przynajmniej raz w miesiącu jest układka z jakimś. Tam się No stop się tam obnoszą, właśnie. Albo mnie śmieszy jako o tych paradach, że o chodzicie po tej ulicy, oczywiście z gołą dupą. Ech. Ja mówię, że no no jak chodzimy? No w Warszawie parada jest raz w roku, tak? Trwa dwie godziny, to raz w roku ja sobie nie mogę przejść przez to miasto. Jakie raz w roku, jakie raz w roku? Wy ciągle chodzicie No tak ciągle w tej nazadno, normalnie <ścoughs> Te ludzie. Ja, jeżeli chodzi o parady i to maszerowanie z gołym trukiem, to mogę się tylko raz przyznać, że szedłem na paradzie bez tył? majtek. Bez majtek, ponieważ jak się pakowałem i przyjeżdżałem do Warszawy, to majtek zapomniałem spakować. I musiałem iść po prostu bez majtek, ale miałem spodenki. <laughs> Zacząłem sobie to wyobrażać. No ale w sumie, jak ja jestem na jakimś festiwalu w stylu Open Air i jest ciepło, to tam jest tyle na gości i co? No a na plażach, jak wyjdzie się, to nie ma na gości? No jest. A niektóre miasta robią plaże na rynku. W sensie zwożą piasek na rynek miasta i tam można sobie posiedzieć na leżakach. Tak, na o nie, to ja nie pójdę na taką plażę. No to wiadomo, że tam pieski sobie sikają i inne rzeczy robią, Bleh. kiedy ludzie nie widzą. Bleh. Ale wtedy też na, no w centrum miasta taka seksualizacja. Hmm. I to nie, he, nie homo, tylko hetero. To już może być. Tak. No ale też daleko nie szukać, patrząc na to w jaki sposób część społeczeństwa w ogóle podchodzi do tego, że ktoś im zamyka fragment miasta na chwilę, bo rowerzyści mhm. też są hejtowani za to, że przejeżdżają i że blokują. Czasami zdarza się, że nawet osoby wierzące, które robią te wszystkie procesje, chciałem powiedzieć, przy marsze. A powiem ci też, kiedyś była procesja Bożego Ciała, ja byłem w kawiarni, siedzę w takim ogródku i idą, idą, idą. I ja mówię do kogoś tam, o... Oh, Parada jakaś. I taka pani do mnie, co pan mówi? To żadna parada. Ja nie wiem, ludzie też na tych żartach się nie znają. No, co tam chciałeś powiedzieć? Ale też chciałem powiedzieć, że jest część społeczeństwa LGBT, które też mówi, że nie chodzi na te parady, bo to jest obnoszenie się. I nawet są takie tiktokerki, dwie, dwie lesbiki. Zaczepiłem je ostatnio. A to może one o tobie mówiły, że, że, że ci influencerzy y, LGBT-owscy y, po nich jadą? Być może. Coś one ostatnio opublikowały, jakiś trend i tam napisały, że yy, właśnie o tych paradach. I czekaj. Ja coś skomentowałem, ale tak lajtowo. Też, też coś z przymrużeniem oka. Jak mnie zaczęły tam wyzywać. E, że one nagrają e, filmik jutro TikToka, one pokażą mnie, jaki ja jestem. Myślę, no nagrywajcie, jak się chcecie wypromować na moim nazwisku. Albo wiesz co, ja jeszcze się e, często, jak czytam jakieś komentarze, e, kobiety piszą, ja mam kolegę geja, <laughs> który się nie obnosi, nie chodzi na parady i je, nie tak jak wy. Ale ja też kiedyś miałem e, takie... Jak jeszcze nie chodziłem na parady, jak jeszcze odkrywałem swoją orientację i czytałem jakieś relacje z parady, no to też mówię, kurde, co oni tam robią? No już mogliby się powstrzymać i tak dalej, ale później jak zacząłem na te parady chodzić, no, to no chodzę raz w roku, tak? Od paru lat pandemii nie było, no to ja tam nic złego nie widzę. Fajnie sobie iść przez miasto, być uśmiechniętym, kolorowym, potańczyć sobie. Niektórzy właśnie przyjeżdżają z innych miast, z mniejszych miast i to jest jedyna okazja, by raz w roku iść przez miasto dumnie za rękę. To prawda. Ja na początku też nie, nie brałem udziału w żadnym, nawet marszu w Poznaniu, uh -huh. chociażby, bo obrazki, które widziałem, to ewidentnie były takie, gdzie stwierdziłem, że to nie są osoby, które chciałbym, z którymi chciałbym się identyfikować, ale też trzeba pamiętać, że bardzo często te obrazki jednak nie były z Polski. Tak, ee, albo też... były wyciągane już takie naprawdę najbardziej kuriozalne. No i mnie ostatnio jakiś koleś przesłał. Ee z jakiejś marszu, parady, czy co to było, e, tych, no, nudystów. No i któryś z tych nudystów, czy któraś, któraś chyba, była z flagą LGBT, tak? No bo co? Nudystami mogą być osoby zarówno homo, jak i hetero. No i co? No i oczywiście, no, no, chodzą te geje i lesbijki z gołą dupą, no. To pewnie tam Ach, ja na wasz, paradzie no. w Berlinie jeden pan był nudysta, który szedł w całej paradzie, mm -hmm. przynajmniej tego, którego mm -hmm. ja widziałem. I obok szły rodziny z dziećmi i nawet te tradycyjne rodziny. Mm -hmm. I nikt nie miał problemu z tym, że idzie człowiek tak się urodził. No ja byłem na paradzie w Pradze w tamtym roku. Cziktek e, mnie zaprosił i mnie tam zabrali, i obiecali, że w następnym roku to może do Berlina. No to ja tam pojadę i, i zobaczę tam ten, ten, może takiego pana z, z siutakiem. Mm. Chociaż w Berlinie to, co nas zaskoczyło, bo byłem z moim partnerem, mm, że było wydarzenie napisane, że start o 14. My poszliśmy tam na tą 14, a tam kurwa nikogo nie było, tylko platformy, jeszcze nie udekurkowano. <grywa> Jeszcze z klubów nie wyszli. I dopiero po 15 to wszystko ruszyło, ale najbardziej też mnie zadziwiło to, że były sprzedawane oczywiście tanczowe flagi i mm. na gadżety. I była pani Polka, która to sprzedawała. Taka starsza babinka, o! która jeszcze z tym niemieckim i angielskim tak nie za bardzo, mm -hmm. tylko tam mówiła, 3 euro, 3 euro. Pozdrawiamy panią. Ten wyjazd do Pragi to był taki twój jedyny wypad na, na, na paradę, która odbywa się poza granicami Polski? Tak. Jak Ci się podobało? Bardzo mi się podobało. Znaczy w ogóle to była zupełnie inna parada niż u nas, gdyż zrobili paradę Eko i nie było platform, a ja się tam szykowałem na tą platformę, i nie było też e, muzyki takiej jak u nas. Ja byłem w tej strefie TikToka, gdzie była orkiestra, Super to wyglądało, brzmiało jak orkiestra e, i denta i różne inne instrumenty, e, na przykład e, grają piosenkę e, Born This Way Lady Gagi. To było wspaniałe przeżycie, ale na przykład jak się oddaliśmy, oddaliliśmy z tej naszej strefy, to było bardzo cicho. I to mi powiem szczerze, że średnio odpowiadało, e, ale tam. Jak już doszliśmy do miejsca, gdzie ta parada się kończyła, to było super, tak przypominało mi to taki, taki mały festiwal muzyczny, były trzy sceny, na jednej scenie był jakiś zagraniczny artysta, dwie jakieś sceny z występami Drag Queen i jeszcze innymi, strefy też sponsorów, czyli TikToka, Adidasa czy Coca-Coli. I fajnie później, że było to takie miejsce od razu po paradzie, gdzie, gdzie można było sobie porozmawiać z ludźmi, posłuchać muzyki czy pobalować. Bo w Warszawie to zwykle jest tak, że wracam do domu się wykąpać i przebrać, Ja później nie mam siły już iść na imprezę. Albo ostatnio byłem taki ledwo żywy, tylko dlatego, że się z kimś umówiłem tam. O. Nie Zawsze tak wypada ta parada w Warszawie, że jest gorącą. No. I, I bardzo słonecznie. To jest z jednej strony fajne, ale z drugiej, jeżeli nie masz ze sobą żadnych środków typu woda, które mogą cię po drodze uratować, to stanie w tych kolejkach do sklepów, które po drodze się mijają, jest masakryczne, ale też ta trasa chyba jest długa. Ja jakoś Dluga w tej jest. Berlinie, w tym Berlinie jak byliśmy, to ja nie odczułem tego tak bardzo jak, jak tej warszawskiej. No właśnie, długa, jest, długa jest, no bo to trwa ponad dwie godziny i ja teraz byłem na y, w Warszawie na paradzie na platformie KPK, no i sobie mówię, dobra, więc zaprosili mnie, to pójdę tam sobie chwilę pobędę, a później zejdę. Ale właśnie było tak gorąco, że ja na tej platformie siedziałem tam właśnie, chroniłem się przed słońcem i piłem tą wodę tam cały czas. I co robiłeś, tańczyłeś też na platformie? Tancowałem, tańcowałem z Julką Kamińską. – O, z Julką Kamińską. – No z Julką byliśmy razem. – Proszę. Ja zawsze próbuję na paradzie wypatrywać różnych znajomych, nie tylko uh -huh. osoby znane, typu ty, Julia Kamińska. Znaczy teraz już cię znam, więc mogę powiedzieć, uh -huh. że wypatrywać. Ale też w ogóle innych znajomych, też osoby aktywistyczne. No i zazwyczaj jest tak, że na tej paradzie równości nikogo ze znajomych nie spotykam. Uh -huh. Nikogo. Sa sami obcy ludzie. Ale to jest też fajne w paradzie, kończąc temat parady, że każdy z tych, którzy na co dzień boją się w jakikolwiek sposób o swoje bezpieczeństwo, wyjść i złapać za rękę w mieście, no tam mogą od początku do końca to zrobić no i tak przejść. A jeszcze kończąc, kończąc temat parady, wspominaliśmy dziś o Andrzeju Piasecznym, i on kiedyś też tam podpadł. Środowisku, nie, społeczność, społeczności LGBT, mhm. że tam coś powiedział, że on niekoniecznie jest tym, co tam tak. chodzi z tą tęczową flagą. I to ci aktywiści i różni inni mieli do niego pretensje. No i w tamtym roku poszedł na marsz. Chyba był właśnie w Poznaniu. Tak? Tak. No właśnie to jakoś się nie rozeszło. Stawił zdjęcie na. Czy tam pokazał na InstaStory, czy tam stawił zdjęcie na Instagram? I on mi obiecał, że pójdzie na któryś marszy i był w Poznaniu. Jasek. <noise> nie tak jak Gosia na paradzie, Rozenek. Pozdrawiamy. <noise> <Aż to> tak. <noise> Oj, Gosia, Gosia. <noise> no, ja się trochę nie dziwię. No. Jest dziewczyna zarobiona, ale. No, ale. Wiesz co, właśnie, ja też nie chcę hejtować ale w żaden sposób, ja tylko, ani negować tego, co ona robi. Ja tylko się zastanawiałem, zastanawiam się cały czas, że jak znana osoba taka jak Gosia, która ma mnóstwo fanów i mnóstwo osób, którzy tylko czekają na jakieś potknięcie, mm -hmm. przecież jej, jej wizerunek opiera się na potknięciach, mam wrażenie, że zawsze nie dziwi, że przecież to się wyda, że sprawa się rypnie i to jest do przewidzenia. Przecież zawsze ona wyjdzie sobie, zrobi zdjęcie, później wraca do domu. Przecież są ludzie z komórkami, którzy nagrają tu, zrobią zdjęcie. Są fotoreporterzy, i właśnie wkurza mnie to, że takie osoby nie potrafią tego przewidzieć. To jest nie to Gosi, ale Gosiu, następnym razem zastanów się, proszę. No Ja właśnie też się zastanawiam nad rolą menadżera, czyli Wiktora, który, tak. jest, który opiekuje się Gosią. Być może on ma za małą możliwość uświadomienia jej tego, że stara, jeżeli tego nie możesz zrobić, to tego nie rób po prostu, nawet nie wrzucaj żadnego no właśnie. zdjęcia. Tylko no po prostu cię nie było. Rok temu byłaś zajebiście z całą rodziną i pokazaliście, jak wspierać społeczność LGBT. No właśnie, bo to też takie na siłę. Nie mam czasu iść w tym roku, no to nie idę. Mogę wesprzeć inaczej. Postem na Instagramie, czy zaangażować się w jakieś akcji społecznej, czy iść w innym mieście właśnie na jakiś marsz, bo to też nie sztuka iść na paradę w Warszawie. Sztuką mm -hmm. jest pojawić się też gdzieś indziej. Ja w Krakowie jeszcze byłem, o. Gosia, jakby co, jedźmy razem do Krakowa <laughs> w tym roku, albo do Poznania. albo do stoku O! Tam! Ja w stoku nie byłem, akurat wtedy był koncert Pink w Warszawie i ja byłem na tym koncercie. Chociaż chciałem jechać do tego Białego Stoku, ale się bałem, że przez opóźnienia kolej nie zdążę na koncert, więc jednak się nie wybrałem i jak się okazało, bardzo dobrze dla mnie, bo mógłbym nie wrócić, żeby w ogóle w tym koncercie brać udział, bo to był ten pierwszy z tą największą zadymą. No tak. Ale w gnieźnie też nie było wesoło. Jak siebie widzisz za 10 lat? No, że będę nadal robił to, co kocham, bo teraz jestem na właśnie takim okresie życia. Że robię to, co naprawdę lubię. Sprawia mi to ogromną przyjemność. Rzadko muszę się zmuszać, i chcę, żeby ten stan trwał i trwał do końca życia. Że za 10 lat też bym że też, żebym był tym kozakiem, który, jak się spotkamy w Twoim podcaście, żebym powiedział, że jestem na tym etapie, że lubię to, co robię. Tak. Czyli, który to by było już. Która edycja programu? O, rany. Nie, to ja już bym chciał wiesz, żeby kupał wojewódzki pożyć na emeryturę, żeby A, ja prowadził. Okay. Swoje show. <noise> A nie myślałeś o żadnym swoim merczu ani takich innych działalnościach, które mógłbyś podpiąć pod markę Mariusz Kozek? Myślałem, ale do mnie mnóstwo ludzi się zgłasza, co chcę tylko zarobić. <noise> Możesz być bardzo dobrym, dobrą wizytówką swojego partnera, jego działalności. Mogę? Możecie wejść w spółkę, ale taką, taką już prawdziwą, legitną, żebyś też mógł pobierać wynagrodzenie, a nie tylko świecić twarzą. A no, może pomysł, no, no, no musimy porozmawiać jeszcze o tym, tak. A myślałeś o tym, żeby być kiedyś przedsiębiorczy taki bardziej właśnie na swojej działalności? A może byłeś? Ale co na przykład? Żeby... No nie wiem, no niektórzy otwierają warzywniak i całe życie pracują w warzywniaku na swój rachunek. No właśnie ja, tak jak a propos mojego partnera, który zajmuje się modą, ja bym chciał na przykład, żeby było takie atelier, gdzie ja będę tam sobie siedział, przyjmował klientów, a tuż obok, za ścianą bądź będzie to połączone, żeby było pracownia, gdzie on będzie tam sobie siedział, siedział i robił to, co najbardziej lubi, czyli ro robił te ubrania. Bo ja jestem bardziej ten do ludzi, mhm. a on bardziej ten ten na backstage'u, chociaż to się ostatnio zmienia, rozchulał się. Proszę. Ale muszę go chyba przytemperować. <grymne> Ale też widziałem na Instagramie, że byliście razem na ściance i się trzymaliście za ręce. Znowu się obnosiliście. Tak. Bo ja w ogóle ten rok postanowiłem, że to będzie rok obnoszenia się. I ja nienawidzę chodzisz na ścianki. W ogóle to jest dla mnie coś okropnego. I zawsze jak jesteśmy na jakiejś imprezie, to ja zwykle na te ścianki nie wchodzę. Bo kiedyś miałem taki sen, że wchodzę na ściankę i fotoreporterzy się odwracają, że w ogóle olewają mnie. I kiedyś jak pierwszy raz szedłem na taką imprezę, gdzie mnie zaprosili i mnie za nią zapłacili, no to właśnie ten sen wtedy był. I, a ostatnio byliśmy na 3 stycznia na premierze TVN nas zaprosił. I tam taki miły pan, pewnie z naszej branży, zajmował się właśnie gośćmi i mówi: O, witam chłopaki, witam, zapraszam was na ściankę. I wtedy, jak ktoś mnie zaprasza i tak się mną opiekuje, no to wtedy na tej ściance staję, bo tak to, to jest okropne. Na takim imprezie party ostatnio byłem, kolejka tych głównie dziewczyn, i tak się patrzę, patrzę się, patrzę, mówię: kurde, Kto to jest? I potem oglądam zdjęcia specjalnie na portalach, żeby zobaczyć, kto to, kim są te głównie dziewczyny. I nie było tych zdjęć, więc... Może więc... w redakcji też nie rozpoznali? Te imprezy były takie bardziej prestiżowe. A teraz... Aha. Ach. <grytanie> <grytanie> Mam jeszcze takie ogólne pytanie, które sobie zadaję różnym osobom, które tutaj się pojawiają. Tak. Piosenka, która mogłaby opisać twoje życie. Pedro Mans, Lady Gaga. <laughs> o, tak, tak, Lady Gaga, o tak, oczywiście. Bardziej byłeś szczęśliwy, kiedy byłeś dzieckiem, czy jesteś teraz? Teraz. Dlaczego? Gdyż jak byłem dzieckiem, to byłem bardzo nieśmiałą, zamkniętą osobą. Nie to, że jakoś. Znaczy nie było mi źle. Natomiast teraz jestem taki rozgadany i, i jest mi lepiej po prostu. Tak. To w, jak wyglądał twój okres buntu? Nie było okresu buntu. Hmm. Myślałem, że było takie porządne pierdolnięcie pomiędzy tym no spokojnym właśnie, a tym nie wybuchowym. Było, nie było. Ja tak miałem, ja nawet miałem nieodpowiednie zachowanie. Naprawdę. I to jeszcze w najgorszym momencie sobie wybrałem, bo to było koniec gimnazjum oh. y, i trzeba było złożyć dokumenty do liceum i do którego mnie przyjmą. Oh. <laughs> Ale na szczęście do dobrego mnie przyjęli. Y, wolisz być singlem czy w związku? No głównie w dorosłym, w moim życiu. Byłem w trzech związkach i, i, i jestem w związku. Znaczy, no to było tak, jak ja się rozstałem z Jackiem i byłem singlem, to stwierdziłem, że wolę być singlem. A jak jestem w związku, to twierdzę, że w związku. I ogólnie, jakby to reasumując, podsumowując, w związku. O! Jesteś perfekcjonistą? Nie. W jakim stopniu? <laughs> no ale to nawet widać, oglądając mojego Instagrama, jak te rolki robię, zawsze tam coś jest nie tak. Ja nie. jestem taki. Te... o impuls, tak? Jestem tak. impuls, tak. Hmm, jakim byłeś... Aha, już mówiłeś, jakim byłeś dzieckiem, ale ile z tego dziecka masz w sobie jeszcze? Pewnie dużo. No to nie jestem już taki nieśmiały, ale cały czas ludzie mi mówią, że... Ostatnio jeden, byłem w tym Dzień Dobry, to dziennikarz do mnie mówi, Mariusz, ile ty masz lat? Ja mówię, 36. No co, ty nie wyglądasz? Ja mówię, nie, nie, nie wyglądam, ja się tak nie zachowuję. A w, właśnie w kontaktach z dziennikarzami to yy, jak wypadasz? Ostatnio Twoim... dobrze. <sules> Dobrze, bo właśnie jak ja widzę mikrofon czy kamerę, no to wtedy tak jak na tak jak Doda kiedyś powiedziała, że mam parcie na szkółek, dziwka na kutasa, to się wytnie. A to będzie puenta naszej rozmowy. Kurde, ja zawsze coś pierdolne, no? Zawsze. Zajebiście dziękuję Ci za rozmowę. Bardzo Ci dziękuję również. Podcastu Pogadane możesz słuchać m.in. na Spotify, Google Podcast, Apple Podcast i na YouTube.